Sytuacja na rynku pracy zaczyna się stabilizować. Z szacunków Ministerstwa Pracy wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia wyniosła 13%, czyli tyle, ile w miesiącu poprzednim, w sierpniu. Pocieszające jest jednak to, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 1000 osób, a rok temu, we wrześniu, wzrosła aż o 15 tysięcy. Zdaniem ekspertów to świadczy o tym, że zaczyna się ożywienie na rynku, co przełoży się też na polepszenie sytuacji na rynku pracy. Mniej pocieszające jest to, że na konkretne oferty, ogłoszenia, rekrutację i nową pracę możemy liczyć dopiero na wiosnę przyszłego roku.